całkowity upadek Kościoła. Rozważmy teraz ludzką stronę naszego tematu. Kościół w jego odpowiedzialności. Każdy, kto bez uprzedzeń czyta Nowy Testament, bez trudu zauważy, że w swoim świadectwie dla Chrystusa Kościół zawiódł w bardzo smutny sposób. Rzućmy przelotne spojrzenie na drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia. Tam przedstawiony jest Kościół pod badawczym wzrokiem Pana. Pan obrał 7 lokalnych zborów, by na ich przykładzie przedstawić dzieje Kościoła na ziemi, niemal od pierwszego dnia jego istnienia, aż do chwili, kiedy to chrześcijańskie wyznanie zostanie wyplute z ust Pana. Oba rozdziały noszą bez wątpienia historyczny charakter. To znaczy, że listy te zwracają się przede wszystkim do faktycznie istniejących w przeszłości miejscowych zborów i zajmują się ich ówczesnym stanem. Jednocześnie jednak listy te mają wyraźnie proroczy charakter. Jeżeli to przeoczymy, stracimy wiele cennych pouczeń. Weźmy tak na przykład list do zboru w Efezie. To ten sam zbór, do którego apostoł Paweł napisał ów wyjątkowy list, w którym opisał odwieczny zamysł Boga odnośnie zgromadzenia, czyli Kościoła Bożego, i stanowiska jego członków jako ułaskawionych i przyjętych w Chrystusie, oraz pobłogosławionych wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich. Jednak, jak mogliśmy już zauważyć, istnieją zawsze dwie strony, niebiańska i ziemska, Boża i ludzka, ciało, ale również i świecznik. To dlatego w Objawieniu 2 rozdział, 4 werset czytamy te poważne słowa. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Jakże inną jest mowa tutaj od tej, którą znajdujemy w liście do Efezjan. Światło zaczęło mętnieć. Ledwie zostało zapalone, a już potrzebne były szczypce. Tak więc już na samym początku przenikliwe oczy tego, który przechadza się w pośród 7 świeczników, dostrzegły ślady rozpoczynającego się upadku. Jeżeli śledzić będziemy ziemską historię Kościoła aż do jego ostatniego etapu, który przedstawiony jest obrazowo w liście zaadresowanym do Laodycei, nie znajdziemy pokuty i zawrócenia do pierwotnego stanu. Upadek jest beznadziejny. Pan stoi za drzwiami i mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Objawienie 3 rozdział, 20 werset. To coś innego niż słowa skierowane do Efezu, lecz mam ci za złe. Nie, tutaj wszystko jest do głębi zepsute. Pan mówi: wypluję cię z ust moich. Dzisiaj Pan jeszcze się waha, chwała niech będzie Jego imieniu. Niechętnie opuszcza swoje miejsce łaski, by zasiąść na tronie sądu. Przypomina nam to odejście chwały Bożej, wydarzenie opisane w pierwszych rozdziałach Księgi Ezechiela. Obłok chwały powoli i jakby z ociąganiem opuszczał świątynię, kraj i lud izraelski. I podniosła się chwała Pana z nad cherubów do progu przybytku i przybytek napełnił się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pana. Potem odsunęła się chwała Pana od progu przybytku i stanęła nad cherubami i uniosła się chwała Pana ze środka miasta i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. Ezechiela 10 rozdział, 4 werset, 18 werset i Ezechiela 11 rozdział 23 werset. Jakże godny uwagi jest kontrast pomiędzy powolnym odejściem chwały, a jej szybkim przyjściem przy poświęceniu świątyni przez Salomona, opisanym w 2 Kronik 7 rozdział 1 werset. Pan był od razu gotów, by zająć swoje miejsce pośród swojego ludu, ale opuścił go nie bez bólu i jakby z ociąganiem. Po ludzku mówiąc, został przepędzony przez grzech i beznadziejny brak gotowości do pokuty ze strony swojego omamionego ludu. Tak samo ma się rzecz z Kościołem. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich znajdujemy opis nagłego nawiedzenia przez Pana Jego duchowego domu. Przyszedł niczym szumiący wiatr, by wypełnić dom swoją chwałą. W 3 rozdziale Księgi Objawienia widzimy go natomiast na zewnątrz domu, ale on wciąż jeszcze puka, zwleka. Nie jakoby miał nadzieję na odnowę Kościoła, czyli chrześcijaństwa, jako całości, lecz czeka, czy ktoś może nie usłyszy jeszcze jego głosu i mu nie otworzy. To, że musi stać na zewnątrz, udowadnia opłakany stan chrześcijańskiego wyznania. Zaś fakt, że w ogóle jeszcze puka, pokazuje, kim on jest w swojej niepojętej Bożej łasce. Oby każdy z czytelników wziął sobie głęboko do serca te poważne pouczenia. Ze wszystkich stron słyszy się fałszywe poglądy co do teraźniejszego stanowiska i przyszłego przeznaczenia chrześcijańskiego wyznania. Jednak Pismo nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że znajduje się ono w stanie beznadziejnego, nieodwracalnego upadku i że sąd wisi poniekąd nad światem. Widzimy to w 2 liście Piotra, 2 rozdział i 3 rozdział, 2 list do Tymoteusza i list Judy. Nominalne chrześcijaństwo oczekuje nic innego jak nieubłagany sąd wszechmocnego Boga. Wypowiedziany nad nim wyrok znajdujemy w tych krótkich, jednak jakże poważnych słowach. Ty będziesz odcięty. Rzymian 11 rozdział, 22 werset. Tak mówi Pismo. Będziesz odcięty oraz wypluję cię. Chrześcijańskie wyznanie zawiodło do reszty w swoim świadectwie dla Chrystusa. Dopuściło się wiarołomstwa i porzuciło prawdę, której miało strzec. Tak jak Izrael w Kanaanie zamienił Pana na Baala i Asztartę, tak i chrześcijaństwo oddało prawdę za dziecinne baśnie i zwodnicze nauki. W jakże przerażająco szybkim tempie odstąpiło od prawdy. Ostrzegawcze słowa, które odchodzący apostoł skierował do starszych w Efezie, bardzo szybko znalazły swe wypełnienie. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28 do 30 wersetu. Za apostołami naszego Pana Jezusa Chrystusa niemal bezpośrednio nadeszły drapieżne wilki oraz mężowie mówiący próżne rzeczy. Chrześcijaństwo pogrążyło się w gęstym mroku. Światło Bożego objawienia dostrzegalne było coraz to słabiej, zaś jego miejsce zajęło w Kościele zepsucie i system klerykalny ze wszystkimi jego smutnymi następstwami. Zaszło to tak dalece, że historia chrześcijańskiego wyznania jest chyba najsmutniejszą historią, jaką relacjonują nam księgi tego świata. Nie ulega wątpliwości, że Bóg zawsze ma swoje świadectwo. Jak niegdyś w Izraelu, tak i w chrześcijaństwie wzbudził dla swego imienia jednego czy drugiego wiernego świadka. Nawet w nieprzejrzanej ciemności średniowiecza raz po raz zjawiały się na horyzoncie zgromadzenia lśniące gwiazdy, Albigensi, Waldensi i wielu innych zostało wzmocnionych przez łaskę, aby trzymać się bezkompromisowo Słowa Bożego pomimo strasznej tyranii Rzymu i jego ohydnych czynów. Potem nadeszły błogosławione dni XVI wieku, kiedy to Bóg wzbudził Marcina Lutra, a wraz z nim wielu innych wiernych mężów Bożych, by wywieźć na światło dzienne ważną prawdę o usprawiedliwieniu z wiary, która przez długie setki lat leżała przykryta gruzem kościelnych zabobonów, oraz dać ludowi Słowo Boże w jego własnym języku. Nie da się oszacować błogosławieństwa tego szczególnego czasu. Tysiące pogrążonych w ciemności, oszukiwanych ludzi usłyszało dobrą wieść o zbawieniu, dało jej wiarę i zostało zbawionych. Tysiące tych, którzy przez długie lata wzdychali pod strasznym jarzmem Rzymu, przywitały z głęboką wdzięcznością niebiańskie światło. Tysiące schodziły się, by pić ze źródła Bożych objawień, które przez długie wieki zatkane było przez papieską bezwzględność. Błogosławione światło prawdy, które tak długo stało pod korcem, mogło na nowo rzucić promienie w ciemność i oświecić niezliczone serca. Jednak niezależnie od tego, jak błogosławione i nieocenione były skutki reformacji, nie przyniosła ona powrotu Kościoła do jego pierwotnego, nieskażonego stanu. Luter i jego bogobojni współpracownicy nie zrozumieli nigdy w pełni głębi myśli Bożych o Kościele Bożym, jednym ciele Chrystusowym. Jedność ciała, obecność Ducha Świętego w Kościele oraz w każdym wierzącym z osobna pozostały mniej lub bardziej nieznane. Słabo rozumiano także charakter służby w Kościele, źródło mocy tej służby oraz powiązaną z nią odpowiedzialność. Reformatorom prawdopodobnie nigdy nie udało się wznieść ponad tę myśl, od setek lat zakorzenioną w tradycji kościelnej, że to ludzki autorytet stanowi podstawę dla służby, również o nadziei Kościoła, przyjściu Chrystusa jako jasnej, porannej gwiazdy. Nie czytamy nic w ich pismach. Mężowie ci głosili cudowną prawdę o usprawiedliwieniu z wiary. Dali ludowi do rąk Pismo Święte i zerwali wąskie granice, które przesąd i zabobon Rzymu zatoczyły wokół ludzkich dusz. Mimo okazyjnych przebudzeń, które chrześcijaństwo przeżyło na przestrzeni wieków, mimo błyszczących świateł, które raz po raz zjawiały się na sklepieniu Kościoła i lśniły tym promienniej, im gęstszą była otaczająca je ciemność, pomimo wielu łaskawych starań Ducha Bożego, w minionych stuleciach prawdą pozostaje fakt, że chrześcijańskie wyznanie leży w gruzach i że w przerażającym tempie pędzi w kierunku wiecznej ciemnicy. Nasze tak uprzywilejowane kraje, w których tak wiele głoszono prawdę Ewangelii, tak wiele razy głoszono prawdę Ewangelii. W potężnych ilościach rozpowszechniano Biblię, już wkrótce w jednej, jedne szybciej, drugie nieco wolniej, padły ofiarą brzemiennych w skutkach błędów. Nasze tak uprzywilejowane kraje, w których tak wiele razy głoszono prawdę Ewangelii, w potężnych ilościach rozpowszechniano Biblię. Już wkrótce jedne szybciej, drugie nieco wolniej padły ofiarą brzemiennych w skutki błędów. Brzemiennych w skutkach błędów. Zbliża się szczęśliwa chwila, w której wszyscy prawdziwi święci, wszystkie członki ciała Chrystusa, niektóre z nich jako wzbudzone z martwych, inne jako przemienione, pośpieszą w powietrze na spotkanie powracającego Pana, który przyjdzie, by na zawsze zabrać ich do siebie. Wtedy tajemnica nieprawości wzbudzi sobie przywódcę w postaci człowieka grzechu, syna zatracenia, antychrysta. Wkrótce po tym przyjdzie Pan Jezus ze wszystkimi swoimi świętymi, by dokonać sądu nad zwierzęciem, to jest przywódcą odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego, jak i fałszywym prorokiem, to jest antychrystem. Potem nastąpi sąd nad żywymi narodami, o czym mówi Mateusza, 25 rozdział, od 31 do 46 wersetu. Gdy już całe zło zostanie usunięte, rozpoczną się tysiącletnie rządy Chrystusa w sprawiedliwości i pokoju. Cudowny i błogosławiony czas, prawdziwy sabat dla Izraela oraz całej ziemi. Szatan zostanie związany i wrzucony do otchłani. Po upływie 1000 lat zostanie wypuszczony, by w przypływie wściekłości zjednoczyć wszystkie swe siły po raz ostatni przeciwko Bogu i Jego Chrystusowi, o czym mówi objawienie Jana, 20 rozdział, 7 do 10 wersetu. Następnie odbędzie się sąd nad zmarłymi, to jest nad wszystkimi, którzy umarli w swych grzechach, od Kaina po ostatniego buntownika w czasie tysiącletniej chwały. Żaden język i żadne pióro nie są w stanie opisać przerażającej powagi tej sceny. Po tych wydarzeniach rozpocznie się wieczny stan niczym nieprzerwanego błogosławieństwa. Zostaną uczynione nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość.